Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam lubią i zapraszam na obgadanki. Przygotowałam dzisiaj kilka książek. Książek, które nie są ze sobą połączone tematycznie, ale są to takie książki, o których po prostu miałam ochotę dzisiaj z Wami porozmawiać. Pierwsza z nich to wspominana niedawno w otwierankach powieść Chwilę Andrew O'Hagana, która. Prezentuje się właśnie tak. I jest to powieść, którą czytałam dosyć długo. Tego po tej książce nie widać, ponieważ ja wcześniej dostałam od wydawnictwa znak e-booka z tą książką i czytałam sobie ją na czytniku. I byłam zaskoczona tym, że ta książka mi tak niezbyt dobrze wchodzi, zwłaszcza na początku. A początek opowiada o roku 1986. Grupa kolegów. Nastoletnich, być może tam któryś z nich już ukończył 20 lat, wyrusza ze Szkocji do Manchesteru na festiwal muzyczny. Jest to dla nich ogromne przeżycie. To są chłopaki z prowincji, chłopcy, którzy nie mają jakichś większych ambicji w życiu. Niektórzy już ukończyli szkołę, poszli do pracy, oczywiście do pracy fizycznej, ciężkiej pracy, słabopłatnej. Jest jeden taki, który chciałby się uczyć, ale Różne okoliczności życiowe stają mu na przeszkodzie, przede wszystkim to, że porzucili go rodzice, którzy wypisali się z rodzicielstwa, kiedy on stał się nastolatkiem. I ci chłopcy wyjeżdżają na ten festiwal. Jest to dla nich naprawdę coś wielkiego coś, co mają nadzieję zapamiętać do końca swojego życia. Po pierwsze, wiadomo, jest to pierwsza wyprawa. Jest to także czas spędzony tylko i wyłącznie z przyjaciółmi. Nikt ich nie kontroluje, mogą robić co chcą. No i oczywiście spożywają dużo alkoholu, świetnie się przy tym bawiąc, ale także liczą na to, że poderwą jakieś dziewczyny, że zawrą jakieś znajomości i że w ogóle te trzy dni spędzone w Manchesterze będą fantastyczne. I rzeczywiście okazuje się, że oni zapamiętują ten czas praktycznie do końca życia, ponieważ w drugiej odsłonie, mniej więcej w połowie książki, są o 30 lat starsi, chyba nawet więcej, już dochodzą do 50 albo nawet już ją minęli. I wracamy znowu do tych przyjaciół, skupiając się na tej głównej dwójce. Oni dalej się przyjaźnią, aczkolwiek nie jest to już tak intensywne, ponieważ mieszkają w różnych miejscach kraju, ale są dalej sobie bardzo bliscy. Autor nas wrzuca w tę powieść, tak jakby w środek, nie przedstawiając za bardzo postaci, nie wyjaśniając co się między nimi wydarzyło, nie mówiąc o tym, jak potoczyło się ich życie. Oczywiście z biegiem stron możemy się domyślić, co się stało. I kim teraz są, ale to nie jest taka powieść łopatologiczna. I po tych 30 latach, ci mężczyźni, już starzejący się panowie, mają bardzo trudny orzech do zgryzienia. Dzieje się tam coś takiego, co zupełnie odmienia postrzeganie czytelnika tej książki. Czytelnik, który wcześniej już trochę był znużony tymi bawiącymi się nastolatkami, nagle dostaje tą książką w łeb i musi przestawić się na totalnie inną historię. Historię, która wcale zabawna nie jest. Nie chcę Wam więcej opowiadać, żeby też nie niszczyć Wam tego zaskoczenia, żeby nie spoilerować treści tej książki, ale chodzi o coś bardzo poważnego. Także ostatecznie muszę Wam tę książkę polecić. Ona na mnie zrobiła spore wrażenie. Powiem Wam, że ostatnie strony już sobie dawkowałam, ponieważ nie chciałam jej zakończyć tuż przed snem, żeby nie rozmyślać o niej później przez całą noc. Więc pamiętam, że zostawiłam sobie ostatnie kilkanaście stron na rano i doczytałam ją rano, żeby jakoś tak łagodniej przejść przez wszystkie te wrażenia, przez wszystkie te emocje, które towarzyszyły mi podczas czytania tej książki, a przede wszystkim podczas zakończenia tej książki. Także warto przebrnąć przez tę część młodzieżową, żeby dotrzeć do tej części dorosłej, ponieważ ona dopiero ma dla nas ciekawe niespodzianki. Następna książka to nie powieść, to ziemianki. Książka, która prawdopodobnie została napisana i wydana na fali popularności służących i chłopek. I Ziemianki to reportaż historyczny, który ma pod tytuł Co panie z dworów łączyło z chłopkami? Napisała go Marta Strzelecka. I powiem wam, że to jest temat, który mnie interesował. Ja tą książkę przeczytałam z dość dużym zaciekawieniem, aczkolwiek ona nie wywarła na mnie równie wielkiego wrażenia, jak na przykład chłopki czy służące, ponieważ autorka tej książki opiera się tutaj głównie na dokumentach dotyczących jednej szkoły, która znajdowała się w Nałęczowie. A szkoda. Ponieważ takich szkół było więcej w całej Polsce, nie wszystkie były prowadzone przez ziemianki, nawet autorka wspomina tutaj o jednej prowadzonej przez arystokratkę, która jest patronką szkoły, w której ja uczę. I, i zawsze mnie to fascynowało, po co taka hrabianka w ogóle zajmowała się nauczaniem, czy nie miała nic lepszego do roboty. I podobnie autorka tłumaczy, dlaczego ziemianki. Które były raczej zamożne, które miały ułożone życie, dlaczego one w ogóle angażowały się w zakładanie szkół dla dziewcząt z uboższych rodzin? Co ich do tego skłaniało? Co z tego miały? Ta książka oczywiście częściowo wyjaśnia to, ale tak jak mówię, oparta jest na przykładach z jednej szkoły, poza tym napisana jest dosyć chaotycznie. Zatem. Można przeczytać, ale też nie spodziewajcie się, Bóg wie czego. Oczywiście ta książka niesie ze sobą różne wartości, można się pewnych rzeczy dowiedzieć, ale nie będzie to na pewno dla Was równie wstrząsające jak poznanie historii służących czy chłopek. I kolejny reportaż, tym razem reportaż o starości. Reportaże i rozmowy o starości Elżbiety Strzałkowskiej i Grażyny Latos jak złodziej przyszła? To jest całkiem nowa książka, która ukazała się niedawno i zawiera w sobie kilka rozmów. Rozmów z osobami, które już są w podeszłym wieku i opowiadają o swojej codzienności, osobach, które opiekowały się swoimi rodzicami czy też dziadkami. Aż do ich śmierci i musiały zupełnie odmienić swoje życie, porzucić plany zawodowe, przeprowadzić się, inaczej zorganizować sobie dzień, a nawet znaleźć inne formy zarobkowania, żeby jakoś się utrzymać. Mamy też tutaj rozmowy z osobami, które udzielają pomocy starszym osobom, ale także bardzo ciekawy był taki rozdział, który opowiadał o owianych złą sławą spotkaniach, podczas których emerytom toruje się do zakupu różne drogie rzeczy, typu garnki, jakąś pościel i inne tego typu rzeczy, i zmusza się ich tak naprawdę do podpisania umowy, która dla nich jest bardzo niekorzystna. Jest to książka, która generalnie niczym mnie nie zaskoczyła. Może dlatego, że, że po prostu jest to tematyka, którą gdzieś tam z biegiem życia człowiek się oswaja, coraz więcej na ten temat wie, obserwuje różne sytuacje, które dotyczą naszych bliskich, znajomych. Zatem nie ma tutaj niczego, co by było zaskakujące, co by było odkrywcze, ale ciekawe jest to, że zostało to zebrane w jedną książkę i że można mieć. Taki przekrojowy pogląd na starość, na to, co dzieje się z emerytami w ostatniej fazie życia i jak sobie rodziny z tym radzą. Czy jest to dla nich problem, czy też zostawiają tych starszych ludzi samych sobie, dopóki jeszcze jakoś sobie radzą. Także warto przeczytać, aczkolwiek nie jest to nic odkrywczego. Teraz książka dla. Młodzieży, takiej młodszej młodzieży. Amelia i Kuba to jest seria. Zdaje się, że jest to szósta czy siódma część tej serii. W każdym razie już sporo tego wcześniej przeczytałam. I ta powieść nazywa się Mgliste Podejrzenia. Mamy taką paczkę przyjaciół. To są dwie pary rodzeństwa, które mieszkają w jednym takim budynku mieszkalnym, dosyć nietypowym, nazywanym zamkiem. Nie dlatego, że jest stary, to jest nowoczesny budynek, ale ma taką dziwną formę architektoniczną. I te dzieci zaczynają obserwować nowego sąsiada. Pana, który ze swojego samochodu zaparkowanego na parkingu podziemnym wyjmuje duży worek, z którego cieknie jakaś czerwona ciecz. I oczywiście, jak to dzieci, zaczynają wymyślać różne najdziksze scenariusze. Które sprowadzają się do tego, że chcą przyłapać tego mężczyznę na popełnianiu morderstwa czy też ukrywaniu ciała. Bardzo to jest fajne, zabawne, dobrze się czyta. Jeżeli jeszcze nie znacie tych powieści o Ameli i Kubie, to zapewniam, że one się spodobają i dzieciom, i dorosłym. Ponieważ są zazwyczaj bardzo dowcipne, zwłaszcza jedna z bohaterek najmłodsza jest bardzo fajna, ona zawsze myli znaczenia słów, aczkolwiek bardzo jej na tym zależy, żeby się nowych słów uczyć, zapisuje je sobie w notesiku, ale potem nigdy nie umie ich użyć w odpowiednim kontekście. Także bardzo, bardzo Wam polecam tę serię, której autorem jest Rafał Kosik, bo jeszcze o tym nie wspomniałam. Przed nami jeszcze dwie książki. Jedna z nich to wznowienie powieści gotyckiej z końcówki XIX wieku Josefa Sheridana Fanu, Karmilla. Została bardzo pięknie ta powieść wydana, nawet dostałam ją z taką ładną zakładką. Pokażę też Wam ilustracje, które znajdują się w tym wydaniu. Są to ilustracje, zdaje się, polskiej ilustratorki. Jeszcze sprawdzę, żeby niczego nie pomylić. Ilustracje Aleksandry Czuczak. Tak, czyli, tak jak powiedziałam, jest to polska ilustratorka. Książka jest bardzo pięknie wydana, ale jest reklamowana jako kultowa, taka powieść o wampirach z wątkiem lesbijskim. I ten wątek LGBT trochę mnie interesował, ale okazało się, że tak naprawdę nie ma się tutaj czego obawiać, jeżeli takich wątków nie lubicie, bo nic tutaj nie jest dosłowne i, i tak naprawdę nawet powiedziałabym, że ten dopisek, że jest to, że, że znajduje się tutaj taki wątek, jest dosyć mocno naciągany. Ta powieść rozgrywa się w takiej położonym na uboczu zamku, czy też posiadłości. Pewnego dnia przejeżdża tamtędy powóz, który ma wypadek, przewraca się, wysiada z niego elegancka pani i mówi, że ona niestety musi jak najszybciej się oddalić, bo wzywają ją pilne obowiązki, ale czy mogliby mieszkańcy tego tej posiadłości przechować na jakiś czas, ugościć na jakiś czas jej córkę, która trochę nie domaga i opóźnia jej tą podróż. Ci ludzie się godzą, ponieważ w tym zamku mieszka równolatka, dziewczyna, także nastoletnia, która bardzo chciałaby mieć jakąś przyjaciółkę, chciałaby, żeby jakaś dziewczyna w jej wieku mieszkała blisko, żeby mogła się z nią zaprzyjaźnić, dzielić z nią sekrety. Ale od chwili, kiedy ta nowa mieszkanka zamku się pojawia, mieszkanka o imieniu Carmilla, zaczynają w okolicy dziać się dziwne rzeczy. Przede wszystkim umierają młode Dziewczyny umierają na jakąś dziwną, podstępną chorobę, której nikt nie potrafi nazwać ani zdiagnozować. Pewnie już się domyślacie, co powoduje tę chorobę. Jeżeli jeszcze nie znacie karmili, to jak najbardziej mogę to polecić. Nie jest to ramotka, fajnie się to czyta, ale też wiadomo, nie jest to książka, która zmieni wasze życie w jakiś sposób, ale wydaje mi się, że. Warto przynajmniej jedną powieść gotycką sobie przeczytać, żeby zobaczyć, co też fascynowało ludzi ponad 100 lat temu i jakie treści wywoływały w nich ogromne emocje. Na koniec zostawiłam sobie Klub Miłośniczek zbrodni Roberta Thoroguda. Jest to powieść detektywistyczna. Która ma bohaterkę w podeszłym wieku, to jest starsza pani, która się trochę nudzi i szuka czegoś ekscytującego w swoim życiu. I bardzo szybko się coś takiego przytrafia, ponieważ pewnego dnia, kiedy pływa po rzece, która rozdziela jej posiadłość od posiadłości sąsiada, słyszy dziwne dźwięki i domyśla się, że ktoś kogoś zastrzelił, że ktoś kogoś zamordował. Policja jest skłonna zakwalifikować tę śmierć jako samobójstwo. Tam starsza pani się absolutnie z tym nie zgadza, no ale postanawia wobec tego sama powęszeć, sama dowiedzieć się jak najwięcej o tym sąsiedzie, który był handlarzem dziełami sztuki. Policja jednak szybko musi zmienić swoje zdanie, ponieważ Pojawiają się kolejne ofiary, i wszystkie te ofiary coś łączy. Zabójca zostawia przy ich ciałach pewne przedmioty, które każą się domyślać, że te ofiary są jakoś powiązane. Śledztwo prowadzi policjantka, ale także właśnie ta starsza pani, ta nasza główna bohaterka, razem z pomocą dwóch innych pań, takiej gospodyni domowej i wyprowadzaczki psów, które dobrze znają lokalną społeczność i mogą tej starszej pani bardzo dużo informacji dostarczyć. Podobała mi się ta książka, naprawdę fajnie się czytało. Jeżeli lubicie czwartkowy klub zbrodni Osmana, to myślę, że ta książka także Was nie zawiedzie. To jest coś bardzo podobnego. Też iskrzy humorem, jest to też książka, która odkrywa przed nami różne tajemnice, a sama Zagadka kryminalna, także nie jest łatwa do rozwiązania, więc można sobie pogłówkować razem z tymi tutaj samozwańczymi detektywkami i zobaczyć, czy jesteśmy w stanie rozwiązać tę zagadkę. To by było na tyle. Mam nadzieję, że ten dosyć chaotyczny, niespójny zbiór książek, który Wam dzisiaj przedstawiłam, ma dla Was jakąś wartość i wybierzecie dla siebie i jakąś przyszłą lekturę spośród tych przedstawionych książek. Ja tymczasem się żegnam i idę czytać dalej, aby już za tydzień powrócić do was z kolejnymi obgadankami. Do zobaczenia we wtorek o 18:00. Pa 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 pa. pa.